Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, zapraszam na kolejny odcinek podcastu 7 dni dookoła kortu, czyli Squash Radio. To jest odcinek z numerkiem 20, a przy mikrofonie jak zwykle wita się z wami Adrian Fulneczek. Nie wiem, jak wielu z was jest fanami podcastów ogólnie i słucha ich po prostu wiele na bieżąco, również poza tym podcastem. Ja robię to często i kiedy ktoś na początku podcastu zaznacza, że to będzie krótka audycja z różnych zewnętrznych powodów, to one często się wydłużają i kończą się później niż autorzy zakładali. Dzisiaj jest takie ryzyko w przypadku Squash Radia. Jest dosyć późno, powiem wam, że w półfinały US Open już powoli się kończą, więc to będzie taki sprawny, monotematyczny odcinek podcastu. Co będzie tym tematem przewodnim, powiem zaraz. Zacznę od wyjaśnienia i ostrzeżenia, że nagrywam po powrocie z kinowego seansu filmu Joker, na którym byłem już w tym tygodniu po raz drugi. Drugi, bo za pierwszym razem sam, dzisiaj z partnerką. Także gdybym coś nietypowego mówił, jakieś niekontrolowane wybuchy złowieszczego śmiechu, to może być po prostu wpływ filmu Todda Phillipsa. Filmu, na który we Wrocławiu wybrałem się darmową komunikacją miejską. Od czwartku we Wrocławiu komunikacja miejska jest darmowa dla wszystkich, którzy pojawią się w niej z książką Olgi Tokarczuk. Jak zapewne słyszeliście, ta dolnośląska pisarka została uhonorowana Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Czemu mówię o Jokerze i o Tokarczuk i jaki jest ich związek ze Squashem? Szczerze powiedziawszy, absolutnie żaden, natomiast są to najpopularniejsze w polskim i nie tylko internecie hasła mijającego właśnie tygodnia, więc warto na pewno będzie w opisie podcastu podpiąć takie pytanie, co wspólnego ze Squashem mają Joker i Olga Tokarczuk. Jeśli ktoś znajdzie jakieś połączenie między nimi i naszą dyscypliną sportu, to zachęcam do informowania wszystkich o tym w komentarzu. Ja jeden związek między Tokarczuk a Squashem widzę. Mianowicie proponowałem jednemu z wrocławskich klubów Squasha, żeby poszedł za przykładem między innymi właśnie darmowej komunikacji miejskiej we Wrocławiu, czy jednego z wrocławskich kin, które oferowało tańsze bilety dla wszystkich z książkami Tokarczuk, czy klubu siatkarskiego Gwardia Wrocław, która za książkę Tokarczuk przy sobie będzie rozdawała darmowe bilety na swój kolejny mecz. Ja proponowałem, żeby ten wspomniany klub Squasha również przyznawał jakieś zniżki na ceny kortu dla wszystkich osób, które pojawią się ze świeżo upieczoną noblistką u boku rakiet squashowych. We Wrocławiu to oczywiście przejdzie łatwiej, bo Olga Tokarczuk jest prawie stąd, jest z okolic, natomiast nie widzę przeszkód, żeby taki pomysł podjęły inne kluby w Polsce, na przykład w całym przyszłym tygodniu. Zapewniam, że będzie to niezły PR. Informacja zapewne zbierze odpowiednią ilość lajków na Facebooku, a może też podchwycą ją lokalne media, bo tak jak mówię, wszystko co z Tokarczuk związane jest aktualnie rozchwytywane. Od historii największego sukcesu tego tygodnia przejdziemy do historii porażki, do której osoba, która ją poniosła, się przyznała, i to bardzo dosłownie. Chodzi o Przemka Atrasa, który w poście na Facebooku, w publicznym poście na Facebooku, dosyć gorzko, szczerze i dosłownie opisał swoje doświadczenia związane z prowadzeniem klubu Enjoy Kraków. Klubu, który w zeszłym tygodniu został zamknięty. Sprawdziłem to jeszcze dokładnie 28 lutego 2018 roku. Na 7 dni dookoła kortu na Facebooku dodaliśmy taki post, że Przemek Atras został nowym właścicielem obiektu, w którym wcześniej mieścił się klub Squash for You Centrum, i od kwietnia miał tam, od kwietnia 2018, tworzyć własny klub Squasha, który ostatecznie zostało właśnie Enjoy Kraków. Klub był bardzo widoczny
nawet dla osób, które mieszkają daleko od Krakowa, za sprawą dużej aktywności w social media. Myślę, że prawdopodobnie najaktywniejszy klub ze wszystkich w Polsce. No ale jak się okazało, w tym przypadku to nie wystarczyło, żeby odpowiednią ilość klientów przyciągnąć do tego obiektu. Ja też miałem okazję o tym porozmawiać z właścicielem Enjoya Krakowskiego jakiś czas temu. No i tam od początku było wiadomo, że łatwo nie będzie, bo opłaty stałe i czynsz za to miejsce po prostu bardzo utrudniały myślenie o zarabianiu na tym miejscu, a właściwie sprowadzały to nawet do martwienia się głównie o to, żeby co miesiąc nie tracić pieniędzy. W tym lutym 2018 zaproponowaliśmy też na 7 dni taką nazwę, bo na ścianie widniało już logo Squash for You, żeby po prostu zmazać squash i domalować tam Atras i klub nazwałby się Atras for You. Tak ostatecznie nie zrobiono. No i teraz szybki przeskok do początku października 2019, kiedy wiemy już, że Enjoy Squash Kraków został zamknięty. Tydzień później, 8 października, Przemek Atras dodał na swoim fanpage'u na Facebooku wpis zatytułowany "W biznesie nie ma sentymentów". Jest do niego też takie czarno-białe zdjęcie, w którym Przemek w garniturze stoi na korcie do squasha, dosyć wymowne i zgrywające się z tym, o czym czytamy. A o czym czytamy, będę cytował. Mija tydzień od zamknięcia Enjoy Squash Kraków. Jak się czuję? Czuję ulgę, entuzjazm, ale jednocześnie jestem przytłoczony, bo marzenie o prowadzeniu własnego klubu okazało się czymś strasznym, prawie jak koszmar, z którego właśnie się obudziłem. Uff, już dobrze. No, tak jak wspominałem, Przemek bardzo wprost podszedł do tego. W kolejnym akapicie on też przyznaje, że przez wiele lat obserwował, jak inni prowadzą kluby squasha i nieraz dyskutował ze swoimi kolegami, trenerami, że byłoby lepiej, oni by to zrobili lepiej, gdyby złapali za stery i mogli poprowadzić jakiś klub. Byli przekonani, że to by się udało. Cóż, rzeczywistość przynajmniej w tym przypadku okazała się inna. Przemek pisze nawet, że dla takich małych ludzi jak on to było zadanie ponad siły. Głównie siły finansowe, bo klub squasha to finansowy potwór, który pożera wszystko to, na co pracujesz. Przynajmniej Enjoy taki był. Wszystko mi zabierał. Nigdy nie był nasycony. Kiedy zbliżał się 30 danego miesiąca, a po nim pierwszy, znowu robił się głodny. Pożarł wszystko. Przemek kontynuuje. W biznesie nie ma sentymentu. Przez wiele lat współpracowałem z innymi i wydaje mi się, że ten układ był bardzo bezpieczny. Wiedziałem, ile miesięcznie zarobię i dzięki temu mogłem planować moje życie poza pracą. Tutaj, jak zapewne się domyślacie, za chwilę nastąpi przeciwieństwo tej bezpiecznej sytuacji i świadomości, ile miesięcznie się będzie zarabiało i możliwości planowania życia poza pracą. Jak to wyglądało podczas prowadzenia klubu squasha? Prowadząc klub, wiedziałem tylko, ile muszą zapłacić innym, ale nigdy nie wiedziałem, czy mi na to wystarczy. Nikogo to nie obchodziło poza mną. Squaszowe marzenie szybko stało się udręką, a ja codziennie rano, budząc się, musiałem na nowo uwierzyć w słuszność mojej pracy. Było ciężko. Jeszcze przed końcem cytowania całego wpisu muszę zaznaczyć, że w komentarzach, których było sporo, pojawiło się wiele pochwał szczerości Przemka, aczkolwiek był też jeden komentarz mówiący o tym, że średnio dobrze to wygląda, kiedy po nieudanej biznesowej przygodzie ktoś pisze o niej w ten sposób. O tym, jak rzeczywiście jest, pomyślimy za chwilę, ale jeszcze ostatnia część tego facebookowego wyznania. Czy da się to zrobić inaczej, lepiej? Cały czas wierzę, że tak. Pomimo ciężkich doświadczeń nie chcę rezygnować ze squasha. Kocham to, co robię i dalej chcę zachęcać ludzi do złapania za rakietkę. Na razie trochę w cieniu, kontynuuję moją pracę i czekam na kolejne ciekawe projekty. Trzymajcie kciuki za mistrza Polski. Razem damy radę. Ostatecznie, mimo pisania o tej przygodzie zamieniającej się w koszmar i klubie ożywającym i pożerającym wszystko, zakończenie jest pozytywne i Przemek patrzy w przyszłość z nadzieją.
Ten post oczywiście trafił, bo nieczęsto takie się pojawiają, trafił idealnie w gusta osób prowadzących kluby squasha w Polsce, a jest to przecież odrębna, konkretna grupa ludzi i one między innymi ten tekst udostępniały. Niektórzy menadżerowie klubów pisali też do mnie na Facebooku, że warto coś o tym wpisie powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, jak to jest i że wcale nie jest łatwo. No cóż, tak jak w komentarzach wspominali niektórzy, podobnie, prawdopodobnie jest z każdą działalnością, z prowadzeniem firmy na własny koszt. To są właśnie te wyzwania. Squash na pewno jest dosyć specyficzny, ale i tu kolejna sugestia. Chyba dużo bardziej opłaca się wziąć kredyt, wykupić jakiś teren, czy po prostu odkupić od kogoś już gotową halę i tam tworzyć coś swojego. No bo w innym przypadku te koszta stałe, jeśli są zbyt wysokie, a w przypadku Enjoya Kraków były naprawdę wysokie. Nie wiem, czy to są publiczne informacje, jak wysokie. Ja wiem, ile wynosiły. Jeśli dochodzi się do punktu, że w obliczeniach przy maksymalnym obłożeniu to wszystko może się nie do końca spinać, no to niestety prędzej czy później taki biznes nie ma zbyt wielu szans na przetrwanie. Jak mówiłem, w jednym miejscu wywiązała się taka dyskusja wynikająca z komentarza nieco negatywnego w stronę takiej reakcji Przemka albo jej upublicznienia na to biznesowe niepowodzenie. Tam udzielał się m.in. Piotr Chomicki, który takie doświadczenia ma własne z ziemi squashowej szczecińskiej. No i on tam, odpowiadając na jeden z komentarzy, pisze, że gdyby wziąć menadżera, który po prostu wielbi Excela, to w Polsce grałoby o połowę mniej ludzi, a korty kosztowałyby minimum 80 zł za godzinę i tylko taka młodzieńcza fantazja ludzi jak Przemek, Kuba czy niestety ja, tutaj Piotrek pisze o sobie, możecie zarezerwować kort w weekend za 35 zł i nie zapłacić za pożyczoną piłkę z wypożyczalni. A i jeszcze spotkacie właściciela klubu w klubie o 7 rano i po 24 też. Nie brzmi to zachęcająco, jeśli ktoś miewał czy miewa nadal marzenia o stworzeniu, zbudowaniu, wykupieniu od kogoś innego i prowadzeniu własnego klubu squasha, to na pewno warto się najpierw skonsultować z kimś z tych panów, porozmawiać o tym, jakie są główne zagrożenia, czego unikać na samym początku, żeby później nie wpaść właśnie w taką pułapkę jak Enjoy Kraków, który mimo że miał kogoś zakochanego w squashu, kogoś z mistrza Polski, więc wiedzącego o tej dyscyplinie bardzo wiele, kogoś, kto wkładał mnóstwo sił w promowanie tego projektu, w zachęcanie ludzi i taką wszechstronną pozytywność, żeby zbudować społeczność osób, które będą po prostu lubiły nie tylko squasha, ale też lubiły go właśnie w tym miejscu i lubiły siebie nawzajem, no to jeśli takie coś może się nie udać, to raczej nie wynika to z braków zaangażowania, tylko właśnie z przejęcia biznesu w trudnych warunkach, z których niezbyt wiele da się ulepić. Fajna rzecz w tych wyznaniach Przemka jest też taka, że on nawet wspominając prowadzenie klubu, to tak naprawdę mówi nadal o tym, że to nie było niepowodzenie w jego misji zarabiania pieniędzy czy bogacenia się. Dla niego w tym wszystkim chodziło głównie o zachęcanie innych ludzi do złapania za rakietkę. Oczywiście im więcej tych ludzi za te rakietki będzie łapać, tym więcej wszyscy w polskim squashu będą zarabiać. Natomiast słowa uznania dla Przemysława za to, że chce kontynuować swoją pracę właśnie pod tym kątem i z tego co wiem, to będzie wraz z częścią swojego zespołu robił to nadal aktualnie chyba w klubie Racket, też w Krakowie. No to skoro miało być monotematycznie, to był właśnie ten monotemat, na którym chciałem się skupić. Wpis Przemka jest nadal widoczny na jego profilu, więc możecie też tam zostawić swoje kilka słów, może jakieś podpowiedzi, pomysły, jak prowadzić klub squasha. Na koniec tylko w ramach zapowiedzi przyszłotygodniowych
atrakcji, no bo skoro dzisiaj tylko jeden temat, to na przyszły tydzień zostają nam kontrowersyjne historie z wpisywaniem wyników nieobecnych graczy na polskich turniejach, czyli powracający problem, o którym od jakiegoś czasu nie było tak naprawdę w naszym squashu aż tak głośno słychać. Poza tym oczywiście kończy się US Open, czyli platynowy turniej w PSA. No i będzie też okazja, żeby porozmawiać o kondycji polskiego związku squasha, a raczej ocenić kilka z ich ostatnich działań. Wspomnieć o działaniach, które mieliśmy obiecane już jakiś czas temu, a jakoś nie możemy się ich doczekać. I zasugerować, że publikowanie gotowej drabinki jednego z 8 najważniejszych turniejów w całym roku w polskim squashu, rozpisanej długopisem na jednej kartce A4 i tu dwie drabinki damska i open, nie wygląda zbyt profesjonalnie. A pierwszą literką PZSQ jest P. Profesjonalizm powinien być częścią tego skrótu i jego rozwinięcia. Ale o tym wszystkim usłyszycie już za 7 dni. Dzięki za słuchanie dzisiejszego odcinka. Powodzenia i pamiętajcie, koszty stałe i zbyt wysoki czynsz na wstępie powinny Was przekonać, że być może lepiej postawić swój klub squasha w trochę innym miejscu.